Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy, gdzie my jesteśmy? W Narodowym Centrum Żeglarstwa. No, a tutaj mamy mechanika, który doprowadza łódkę do stanu używalności. Dzień dobry Panie Mechanik, ja mam do Pana taką prośbę. Proszę Pana, bo potrzebuję tutaj imbusa, bo mi tutaj lata tak o. Żeby Pan mi takiego małego imbusa na chwilę użyczył. Jest to możliwe? No Pan zajrzy tutaj w tą dziurkę. Rozmiar to Pan sobie zobaczy, bo Pan ma fachowe oko. A ja nie bardzo wiem jaki rozmiar. A tutaj takie coś, o tutaj, żeby trochę przykręcić, bo nie latało, tak? Bardzo proszę o pomoc techniczną. Proszę Pana. O. Dzień dobry Państwu, witam młodzież, Pomorska Telewizja Narodowa. Co wy tu robicie, chłopaki? Szykujemy się do wpłynięcia do Gdyni. Do Gdyni? Czym? Do Gdyni. Laserami. To są lasery? Tak. A to wy jesteście z tych laserów czy z laserów? Laserów. Z laserów. A na czym polega ten laser? Co to jest takiego? To jest taka klasa laser? To jest łódka olimpijska. Bliżej podejdź. Klasa olimpijska. Jak ty masz na imię? Przemysław Pietruszewski. I tutaj startujesz w tej klasie olimpijskiej? Tak, że to jest klasa olimpijska, ale my szykujemy się do regat w Gdyni. Tak, ale niech mi powiedz, może mi... A ty do której klasy w ogóle chodzisz? No? Druga gimnazjum. I ty już w olimpijskiej, tak, w tej klasie chcesz startować. A ty już długo pływasz na tych łódkach? No, od 8 roku życia. Ale a to, teraz masz ile lat? Ogólnie, a teraz ile masz lat? 15. 15, no to już trochę pływasz. No tak. I co, masz jakieś osiągnięcia na tej klasie olimpijskiej? Coś zdobyłeś? Jakieś puchary, medale? Jak na razie jeszcze nie. Jeszcze nie, ale masz szansę raz sukces. No to wszyscy mamy szansę. O, dobra, to dokręcimy. O, akurat pojawił się ten mechanik. O, i tak nie za mocno, ale żeby trochę tak sztywniej. O, dobra, tak jest dobrze. Dziękuję serdecznie. No. No dobrze, a ty tutaj też pływasz na tej klasie olimpijskiej, młodzieńcze? Tak. Tak? I ile to ma żagiel powierzchni metrów kwadratowych? Akurat tego dobrze nie wiemy, ale... No ale powinniście wiedzieć, na czym pływacie. Wysokość ma 4,7, jest tam. Wysokość, no dobrze, ale mnie interesuje powierzchnia żagla. W tym będzie problem. Z tym problem. A długość łódki, kadłuba? Długość kadłuba? 4,24. I to jest ten klasa laser, tak? Tak. Dobrze, ja tam się popytam tych fachowców, to może będą więcej wiedzieć. Witam, a pan tu jest ratownikiem, proszę pana? Janek. Pan tu pływa? No. Tu mamy taką klasę laser, tutaj dużo łódek już stoi na kółkach, bo one potem na wodę zejdą. Tak, o. To jest Optymist Gdańsk, też mają taką łódkę optymistyczną. Łódka Optymist. Dobrze. Dobra, wychodzimy na wodę, ja zaraz dopłynę. Przepraszam, dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Pan tu jest trenerem? Tak jest. Proszę pana, mam pytanie. Ile metrów kwadratowych żagiel w tej klasie laser ma? 4,7 metra kwadratowych. 4,7. Dokładnie. I tutaj startują zawodnicy, rozumiem, w jakichś zawodach, tak? Tak, jedziemy teraz na eliminację. Płyniecie. Do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Przeprowadzamy łódki do Gdyni. Do Gdyni, ale tak. To wodą przeprowadzacie czy... Tak, schodzimy i płyniemy. Płyniecie do Gdyni. Dokładnie. Ile taki czas płynięcia to będzie? 4 godziny. Za 4 godziny będzie w Gdyni już. Tak jest. No to dobra, stopy wody pod kilem. Schodzimy na wodę, spotykamy się tu na wisełce. Kinga powie, żeby od razu wchodzi. A tam jest saper, taki duży statek. Odejdziemy na bok, bo tu łódki zjeżdżają. Tu odjeżdża saper. Saper to na kołach. Oni tutaj, ci saperzy, to mają takie łódki. Tutaj, proszę Państwa, mamy wielki maszt, bo to jest Narodowe Centrum Żeglarstwa. Tu w Górkach Zachodnich w Gdańsku. Tak to wygląda. Mamy tutaj dużo jachtów różnego rodzaju. Fido mamy tutaj. No, a tu mamy katamaran, proszę Państwa. Tak wygląda katamaran. Katamaran, on służy do pływania też wyczynowego i wyścigowego. Panowie z tego katamaramana? Nie, nie. A jak to się pływa na katamaranie, wiecie? Pływaliście? Normalnie się pływa. No podejdź pan trochę, powiedz pan tutaj. Pomorska Telewizja Narodowa. No to schowaj pan tego kipa. Proszę pana, to jest Pomorska Telewizja Narodowa, my tutaj... Mogę opowiedzieć, jak cię na tym pływa. A co to jest, sosenka? To jest sosenka, klasa mikro, ale przystosowana... Ale proszę pana, a sosenka to jest z sosny zrobiona, czy jak? Nie, no ze sosny nie jest zrobiona. Z czego zrobiona jest? Z laminatu jest. Z laminatu, a tak. I jaki wiek tej łódki? No, powstała 20 lat temu, budowana przez ojca. Sam pana ojciec zbudował tą łódkę? Sam. I żyje ojciec jeszcze? Ojciec żyje. I pływa z panem? Pływa również. Tak. Proszę pana, a ile metrów kwadratowych żagla ta sosenka ma?
Ale skąd ja? Nie wiem. No, nie powiem, no wie pan, jak pan pływasz, to musi pan wiedzieć, na czym pan pływasz. A długość kadłuba jaki jest? 5,5 metra. Wie pan, ja jestem sternik morski i mnie takie dane techniczne interesują. 5,5 metra. Proszę pana, a jak długo pan pływa na tej łódce? Samodzielnie czy z ojcem? No to różnie, dzisiaj pływam ze znajomymi, następnym razem. To są znajomi, tak o. No proszę, znajomi są? Tam widzę, pudełko na ryby jest, tak? Będziecie tam coś łapać, jakieś ryby czy co? I dokąd się wybieracie w rejs? A dzisiaj pewnie popłyniemy na Motławę. Na Motławę, bo tam jest Baltic Sail. Dzisiaj Baltic Sail będziemy oglądać. Aha, płyniecie, no to tam się spotkamy, ja też tam będę na pewno. No to życzę stopy wody pod kilem. Czy to jest mieczówka, czy to jest klówka? To jest mieczówka. Ale z dodatkowym balastem, tak jak mówiłem, turystyczna, żeby się nie przewracała. Czyli tak, kto jest dodatkowym balastem? Ci panowie, rozumiem. Nie, dziękuję. Okej. Okay. Cześć, a ty gdzie lecisz? Chodź tutaj. A co tutaj w ogóle robicie? Skąd wy jesteście? Ale chodźcie tu. Chodźcie tutaj, powiedzcie coś do kamery. Wypływacie na jakich łódkach? Na bananie. Na bananach pływacie? Tak. Nie. A na łódkach nie pływacie żaglowych? Na optymistkach. Na optymistach, tych malutkich takich. Tak. Ile masz lat, optymiście? 8. Do której klasy chodzisz? Drugiej. A ty? Ty też pływasz? Aha. Jak masz na imię? Mów szybko. No. Nie chcę powiedzieć. Wiecie, jak on ma na imię? Filip nic nie mówi. No teraz dobra. Ja. No mów teraz ty, co byś powiedział? Jak się pływa na optymiście, powiedz? Na optymiście się pływa, że sterujesz po takiej stronie, gdzie nie ma żagla. A, sterujesz. Jest miecz schowany. Miecz jest schowany. A szoty to jest napęd i... No dlaczego nie miecz jest schowany? Dlaczego miecza nie spuszczacie? Bo co, płytko jest, czy co? Nie, no bo miecz... Trener nam powiedział, że miecz jest jakby pomógł nam szybować. Aha, czyli jak nie ma miecza, to szybciej płyniesz. O to chodzi. Tak, no. Szybciej szybujecie. Trener powiedział, że miecz jest po to, żeby zmieniał kierunek. O, już trener was woła, że nie ma biegania, macie wracać. No. Tutaj do mnie, nie biegamy. Nie wolno biegać. Słuchać trenera. No i tam te kadety wypłynęły, idziemy zobaczyć, jak to wygląda na wodzie. Narodowe Centrum Żeglarstwa, tutaj jest Straż Graniczna, widzimy wieżyczkę, tak wygląda Narodowe Centrum Żeglarstwa. Idą tu nasi kadeciści, tak? Czy z kadetów. Optymiści. Pan też jest optymistą, rozumiem. No, ja jestem dużym optymistą. A oni i co? Są mniejsi. I pan wierzy, że te mniejsze optymiści też będą dużymi kiedyś? O, na pewno. Jak nauczą się pływać? Nauczą się. Uczy pan ich? Tak jest. I jak to wychodzi? No myślę, że dobrze. Długo pan już w tej profesji działa? Ponad 20 lat. No to gratuluję, Czerwony Korsarz z Gdańska. Pomorska Telewizja Narodowa. Zapraszam na YouTube'a. Idziemy tam dalej. To tam akurat jakieś regaty są, tak, panie trenerze? To są optymiści, którzy płyną na trening. Aha, to ci to regaty do Gdyni podobno. Dalej, to są inne jednostki tam. Aha, jakiś klasa korsarz podobno wypłynęła, mówili mi. No akurat to moja klasa, bo ja jestem czerwony korsarz. No. Mamy jednego korsarza po polskim klubie morskim. Taki stary jacht przedwojenny jeszcze. A no teraz jest chyba w remoncie. O, i tutaj mamy następne przejście. O, tu SAR. To jest statek ratowniczy SAR. Wiatr się nazywa. Tak wygląda statek ratowniczy. O. SAR. To jest statek specjalny, który w razie jakichś problemów na wodzie wypływa i ratuje ludzi. Mamy tutaj w środku, prawda, są różne hełmy. Widać tutaj, no tutaj załoga cały czas jest w okolicy. Oczekuje na wezwanie. Tutaj ma Akademia Gdańsk jest, no mamy różne jednostki pływające, no idziemy zobaczyć, co się dalej będzie działo tutaj. Akademia Morska, to znaczy Akademia. Akademia to jest Akademia, proszę państwa. Tutaj mamy Narodowe Centrum Żeglarstwa, jesteśmy tutaj w Górkach Zachodnich. No, jak widać, młodzież już się na plażę wybrała, już polecieli, tam ciężko przejść, bo tam jest taki błąd, ale jakoś sobie dają radę. No i popłynęły te wszystkie łódki tam.
płyną i duże jachty też i kadety, no to na kadetach właśnie wypływają. Spróbujemy dostać się tam na plażę, może z plaży zobaczymy trochę Zatoki Gdańskiej. Tutaj widzimy stanowiska, no, Straży Granicznej. Tutaj, prawda, oni tutaj czuwają, żeby te obce statki nie wpływały. No, kiedyś tu była odprawa, kiedyś tu była granica, ale teraz już nie ma. Kiedyś jak ja wypływałem w rejsy, to była granica po prostu. Tutaj było trzeba odprawę przechodzić graniczną, żeby wyjść na zatokę. Teraz to się robi, to się już nie robi. To się już nie robi takiego odprawy. Ale plażówka pozostała istotna. Strażniczą. No kiedyś tam żołnierze z karabinami maszynowymi czekali, pilnowali. Zobaczcie, idziemy tutaj, mamy takie schody. Schody mamy, ale schodów nie mamy, więc tylko została poręcz po schodach. Oj! Ciężko przez te zarośla morskie się przedostać. Idziemy już tutaj. Oj, jesteśmy już na plaży. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Co Państwo tu robią? Z tym psem? Pies też się opala. No ale on nie zdjął futra, jak widzę. Futra nie zdjął. Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa. Panie też się opalają, widzę. Korzystają Panie z promieni słonecznych. Na wczasach, rozumiem. A z daleko Państwa przyjechało? Tubylców. Mamy dobrze. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy taką specjalną wieżyczkę, gdzie tam pomiary się robi różnego rodzaju. No tak latarnia też, a tam jest radar. Jak widać, radar służy do namierzania wpływających jednostek. Tu widać kadety, ciągnie motorówka. No tutaj całe bractwo się... Dzieci jest mnóstwo. I dopływają kadety następne. I oni tu będą mieli te treningi, zawody jakieś tam, coś będą robić. No, dzieci się już kąpią, wody się nie boją, widać, że to są żeglarze już. A koledzy na łódkach podpływają i pływają w pław i na łódkach. I tak, i tak. Tutaj jest wyjście na Zatokę Gdańską. Tu się wychodzi z Wisły na Zatokę Gdańską. No, oczywiście dzieci lecą, szaleją. Gdański klub żeglarski, jak widać, z dziećmi tutaj pracują wytrawni fachowcy. Wyciągają właśnie jedną łódkę na brzeg. I miecz wyciągnął. Trzeba miecz wyjąć. O, miecz wyjęliśmy. Następna łódka dobija do brzegu, a tam już płyną optymiści. Optymiści dopływają. Oni się wybierają, jak wcześniej nam dopowiadali, do Gdyni. Płyną do Gdyni, za 4 godziny będą już w Gdyni. Na regacie. Optymiści płyną przez Zatokę Gdańską, a tam będą wychodzić, bo płyną do Gdyni. Tam mamy jeszcze większy jacht. A dzieciarnia tutaj jest, szaleje. Szaleje, ma wodę, ma ciepło, temperatura jest wysoka, 25 stopni na powietrzu. No. Tak, tutaj na Wiśle tu wyszły z mariny i płyną. A tam mamy też jeszcze inne jednostki dalej. Mamy też banana. Także wszelkie sprzęty wodne są, na bananie też to mieć. Oczywiście dzieci mają radość. Ciepła woda? Ciepła woda jest, powiedz mi. Tak. Jak masz na imię? Natasza. Natasza. I co, ciepła woda, kąpię się? Tak. Nie zimno. Potem będziesz pływać na czym? Na bananie czy na żaglach? Nie wiem. Jeszcze nie wiesz. A ty jesteś z Gdańska, Natasza? No. Tam leci motorówka. Odejdź od kolotki.
No i mamy tu wyjście na Zatokę Gdańską. No jak widać, ruch na jachcie morskim jest duży. Co chwilę coś płyną. Jakieś jednostki, prawda? Tam już te optymiści poszli, proszę, bardzo widać ich dużo. No tutaj się różne rzeczy dzieją, tutaj są na tej plaży, jak widać, nie brakuje ludzi. No tutaj jakieś budują fortyfikacje. O. Ahoj, Pomorska Telewizja Narodowa, co wy tu budujecie za fortyfikację? Proszę pana, co to za fortyfikacja? Co to będzie? To jest zatoka. Co będzie? Zatoka Piratów. Zatoka Piratów, proszę bardzo. Akurat Czerwony Korsarz zawitał. Hersz wszystkich piratów do was. No. A z daleka przyjechaliście? Skąd jesteście? Z Tobylicy. Krakowa. Z Krakowa, aha. Jak to mówią o krakowianach? Centusie krakowscy. Tak. To się tak zgadza, czy nie? Tak. Tak słyszałem. Dobrze. Tutaj mamy falochron umocniony specjalnymi kamieniami. Tam się kopią dzieci. Plaża jest tutaj dość płytka. No a tutaj budują te fortyfikacje. Zatoka Piratów będzie, tak? Kto tu jest piratem? Ręka do góry. Ja jestem Jack Sparrow. Jack Sparrow jesteś, tak. Aha, no dobra. I tu pomagacie sobie. I tu będą wpływać statki pirackie, rozumiem? Tak. Aha. Stamtąd. No tam pełno przypłynęło statków żeglowych. No dzieciaki się kąpią z Gdańskiego Klubu Żeglarskiego. Widać. No mają trening. Jak widać, trening idzie sprawnie. I tak wygląda plaża. Plaża w Górkach Zachodnich. Mała plaża, ale plaża. Tutaj dziewczynki się kąpią. Płynie do żaglówka. Wyjście z zatok na Zatokę Gdańską. Proszę bardzo, tam są te łódki już. Poszły. Optymisty poszły do Gdyni. 4 godziny będą w Gdyni. Z tym wiatrem przewidują. No tutaj mamy. Tu mamy tych dzieciaków. No i banana wyciągają. Będą pływać na bananie chyba. Wygląda na to. Zaraz banan popłynie pewnie, jak widać banan. Banan trzeba dopompować, bo ma mało powietrza, widać. Pompowanie ręczne jest. A z banana się chyba spada, co? Spada się z banana? Czy nie? Spadasz. Ty spadłaś już raz? Spadłaś? Jeszcze nie spadłaś. A ty spadłeś? Nie. Kto spadł z banana? Ja. I co? I jak było? Fajnie. Fajnie było. Ja nigdy nawet nie jechałam. A pływać umiesz? Umiem. Umiesz, dobra. Ty nie umiesz. Ale się nauczysz pływać. Tak. Dobrze. A jak masz na imię? No, pompujemy komory pływające. Nośne, bo to są i duża, i mała. Dwie małe.
Czyli banan jest z boku, ma takie małe podpory. Mam tu. Ej, już na bok. O, tak się pompuje banana. I na raz jakim bananie może siedzieć na raz? Trzy osoby. Trzy osoby. Aha, to taki mały banan. Bo tam w rzeźzie duży banan pływał. No, na trzy siedzenia są, proszę. I są rączki do trzymania. No i za chwilę banan pójdzie na wodę. Motorówka pociągnie. Ta motorówka jaką moc silnika ma? Żeby... 50, żeby ciągnąć banana trzeba mieć trochę siły, nie? 50 koni i pójdzie. I pójdzie. No to co, banan gotowy do akcji. Banan napompowany. Banan musi iść na wodę. I teraz można go zasiedzieć. Szymon, czekaj. No, załoga się ładuje na banana. I już motorówka silnik zapaliła i wypływają bananowcy. Chłopcy bananowcy. No, banan rusza do przodu. No tutaj już dzieci ustalają, kto następny popłynie. No, banan w akcji. Banan w akcji, jedni popłynęli, reszta czeka na swoją kolejkę. Banan poszedł, już poszedł, płyną bananowcy. No, już leżą, już się wywrócili. Wywrócili się chłopcy na bananie. Niestety, banan się przewrócił. Banan się wywrócił. To zaraz ich podejmie z wody motorówka. Banan się wywrócił i teraz jest podejmowanie rozbitków z wody. No. Rozbitkowie muszą do motorówki się dostać. Motorówka. No i tak wygląda, prawda, tutaj cała zabawa z dziećmi na Gdańskim Klubie Żeglarskim, proszę Państwa. W Gdańskim Klubie Żeglarskim takie rzeczy się dzieją. Pomorska Telewizja Narodowa. Czerwony Korsarz. Górki Zachodnie. Narodowe Centrum Żeglarstwa. Zapraszamy. Zapraszamy do uprawiania sportów wodnych. Ahoj!